Siemanko, siemanko, siemanko. Tak jak widzicie, wywalamy obornik z tego tutaj dużego kojca, gdzie byki wychodzą sobie na dwór. Trochę się uzbierało w sumie. Tutaj taka kupka duża się uzbierała, bo w środku wywala. Dzisiaj już jest w sumie czwarta przepoładowana. Jedną partię cielaku mamy przeważonych. Tutaj potem jak się to wywali, pościeli, to będziemy bardziej tamte duże. Zobaczę, może coś mi się uda nagrać. A ja idę do małego szerszenia. Pojadę od razu sobie po słomę. Tu tylko się pościeli, wstawi wagę i będziemy działać z tematem. Szyba jeszcze trochę mokra, nie przez to, że pada deszcz. Tego od razu po wywalaniu obornika wywalaliśmy też z końca tego dużego, gdzie no, to są byki, jedna jak i druga grupa. Od razu już świeżo po wywalaniu go umyłem, bo wiadomo, tak świeży gnój, ten łatwo umyć, tak? No i tak się trafiło, że chwila czasu była, umyłem też tam sobie, krokodylka też. Prawdopodobnie za dwa dni już znów pójdzie do zbrewiarki. Troszeczkę też przeszkodził. W sumie to 15 litrów spadło. Dzisiaj 6 za jakby doby. Czyli 24 godziny wstecz. Jest ładnie. Dobrze, że nie żadna burza ani nic. Ani żaden grad. To spokojnie, spokojnie sobie padało. Na kukurydze buraki jak sam raz. Pszenicy już raczej nie powinno zaszkodzić. No wiadomo, jakieś tam upały to może je zaszkodzić, ale już nie powinno. Coś tam jeszcze nadają, może się uda to siano zebrać. Ostatnio to jakby zakończenie pierwszego pokosu, bo pierwszy pokos zrobiliśmy na siano. W tym roku troszeczkę kiszonki było, troszeczkę siana. To było rozbite, bo nierówna trawa było. Była znaczy. A w tym roku wszystko na siano. Aktualnie mamy około 150 balików siana. A jeszcze jest około 8 chyba hektarów do zgrabienia. Może przesadziłem, ale z 6 to muszę dać na pewno. Ale to będziecie widzieć w kolejnych vlogach następnych. Kombajn trzeba powoli szykować, bo jęczmień nasz w oczach idzie. Jest na słabej, na piątej klasie. Jest kawałek piątej klasy się trafia. No i go troszeczkę wcześniej się wykłosił i tak dalej i jest już praktycznie dojrzały. Tego tam, gdzie jest trójka, to czwórka kawałkiem, no to jest nawet wręcz leży. Go wyłożyło, bo nie dało go skrócić odpowiednio, bo nie był odpowiedni, no odpowiedniej wysokości odpowiedniego wzrostu na całej działce. Tak to tego wysokiego skrócić, a tego niskiego to co płot przy samej ziemi by był, ale to będziecie widzieć, jak będziemy kosić. Najpierw kombaj przyszykować, tak jak mówię. Tutaj tato ładuje przyczepę, może się z nią bujnę na łąkę. Zobaczcie tam pryzmę, ile już makaronu od bydła mamy.
siedzi. Trochę towaru jest. Pyk. Szybkie odpinanie. Kurde, więcej to się nie dało. Trochę na tą stronę mam przeładowaną. Ajajaj. Myślę, że pójdzie. Padło wszystko. Ten mokry, ubity, bo to z tego końca dawno nie wywalane było. Dobra, względnie to wygląda. Ciach. Kamera na głowę. Jak jest mokro, to wywozimy rozkiem. Wiadomo, ciężko ruszyć tu pod pryzmą, ale jak jest sucho. Czerwona strzała nigdy nie zawodzi. Pek. Trzeba to znowu spryzmować, żeby to się nie zsechło. I będzie po żniwach wożone na dwa rozrzutniki. Może w dwa dni wywieziemy. Nie no, myślę, że w jeden dzień tak się dobrze spią. I powinniśmy to wywieźć. Jadą. W końcu wziąłem się do nagrywania po tygodniu przerwy, to wiadomo, ten długi weekend było. Troszeczkę siada porobiliśmy z tych błąd pierwszych, a teraz wyłożymy makaron od bydła. Już miesiąc minął i już się domagało. A jedź tą renówką do Fiatem. A w tym tygodniu będziemy działać z kombajnem, bo jęczmień domaga się powoli paszenia. Simek, idź. Ile król złoty waży? 653. Ile? 653. 653, dobrze. Elvis, idź. Elvis, idź. Kolejny król złoty, ile?
37. No. Nie, niż tam. To przegrałem. Ale nie muszę mówić tego. Ale najwięcej powiedziałem. Zaraz pytanie. Macie kończyć? 80-43, to Elvis. Elvis, idziesz! 8! Najwyżej jest Iwonka. Zamykaj i zero. Zero. 570? No, jeszcze tak. Zamykaj, mam od razu zero.